Witajcie! Mówiłem wam o materiale, który zrobię na temat pompy ciepła. Akurat tak się zdarzyło, że zamontowałem teraz w ciągu ostatnich 2 tygodni dwie takie pompy. Wspólnie właśnie z szefem robiliśmy to. Wcześniej o tym nie miałem pojęcia, mniej więcej teraz wiem, o co tam chodzi. Ale przy okazji wam powiem, jak to wygląda z tymi pompami ciepła. Oczywiście odzyskiwanie ciepła i tak dalej, z ciepłej wody, czy różne tam cuda na kiju i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę wam powiedzieć troszeczkę o takiej ekonomicznej stronie tych pomp. Mianowicie ceny ich są bardzo, bardzo różne. W Polsce słyszałem, że taka pompa ciepła może kosztować 20 tysięcy, w Szwajcarii nawet do 60 tysięcy złotych w przeliczeniu, więc są to bardzo, bardzo drogie urządzenia. No i teraz pytanie, oczywiście mamy obietnicę, że to się zwróci w granicach 15-20 lat, w zależności od zużycia wody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gwarancję mamy taką, że po 20 latach czy po 15 latach, kto wie, może są i pompy po 10 latach, które po prostu potrafią nam się zwrócić i wtedy już nie będziemy wcale płacili za ciepłą wodę. Tak to po prostu wychodzi, te rachunki się tak nam zmniejszą, że nie będziemy musieli płacić za ciepłą wodę, że ta pompa się nam całkowicie zwróci. No i wszystko byłoby bardzo pięknie i fantastycznie rzeczywiście, gdyby nie jedna bardzo, bardzo istotna rzecz, słuchajcie. Mianowicie, czy taka pompa jest nam w stanie wytrzymać 10 czy 20 lat? Moim zdaniem absolutnie nie. Byłoby to możliwe, gdyby ta pompa rzeczywiście miała wytrzymać lat 50, i specjalnie tu mówię lat 50, dlatego że dam wam przykład lodówek czy pralek, na przykład z Polaru, gdzie te lodówki i pralki działają do dzisiaj, a są wyprodukowane w latach 80. na początku, pod koniec lat 80. i tak dalej, i to wszystko działa do dzisiaj. Żarówki dla przykładu, na przykład nie wiem, czy ktoś, jeżeli używasz z was jeszcze lodówkę Polar, czy też no akurat jeśli chodzi o żarówkę, to czy wymieniał chociaż raz taką żarówkę? Moim zdaniem wątpię w to, bo to były tak doskonale sprzęty zrobione, że one były przygotowane na to, że mają wytrzymać minimum 25 lat. Dzisiaj te sprzęty, które są robione góra 5 lat. Więc jeżeli to ma wytrzymać 5 lat, no to ja nie wiem, w jakim sposobie ma się nam ta pompa ciepła zwrócić w ciągu lat 20. Przecież ona się 3 razy rozleci, albo będzie trzeba wymienić kompresor, albo będzie trzeba wymienić zbiornik wody, bo to się przerdzewieje, albo inne cuda na kiju, bo tam jest wpakowane wszystko, co może być, byleby się tylko psuło. Więc takie urządzenia, po pierwsze, można by zrobić dużo, dużo prościej i łatwiej, byłyby one dużo tańsze, natomiast nie o to chodzi. Tak nie może być za tanio, rzecz jest taka, że tam jest wpakowane wszystko, co może być wpakowane, oczywiście też jest elektronika i to ma działać. I byłoby rzeczywiście bardzo fajnie, gdyby się to nie zepsuło przez najbliższych 50 lat, bo wtedy co się dzieje? Po 20 latach zwraca nam się koszt zakupu i montażu takiej pompy ciepła. Natomiast nasze pokolenie, potomkowie, czy dzieci, czy wnuki korzystają z tego, że ojciec czy dziadek zamontował taką pompę i my nie musimy płacić za ciepłą wodę. To byłoby wtedy rzeczywiście fantastycznie. Czy też płacimy jakieś grosze tam, powiedzmy, drobne opłaty. To byłoby fantastyczne, gdyby tak miało być. Natomiast z tego, co dowiedziałem się właśnie przy okazji w firmie od szefa, porozmawiałem przy okazji z ludźmi, przeczytałem parę artykułów na ten temat, no to wszystko bardzo fajnie, ale nikt nie zakłada nigdzie właśnie, że to się zepsuje, a zepsuje się na pewno. To nie są sprzęty, które wytrzymają tyle, co za czasów PRL-u. Na pewno nie. Tam były oczywiście jakieś uchybienia w PRL-u, ale nie mówimy o tym, bo to były drobiazgi. Ogólnie sprzęt był niezniszczalny. Prawda? On tam się mogły, powiedzmy, przy tych pralkach czy lodówkach troszeczkę, jak ktoś nie zadbał, powiedzmy, nie wycierał, gdzieś tam się roztopiło coś, woda i tak dalej, i to lubiało rdzewieć w narożnikach, ale to są drobiazgi, to jest kwestia tylko i wyłącznie zabezpieczenia blachy. Oczywiście, jeżeli się dbało, wycierało na sucho i pilnowało, no to do dzisiaj jest w super stanie.
Natomiast te sprzęty, no niestety nie. Także taka ciekawostka, jeśli o pompy ciepła chodzi. Takie, pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli montować sobie jakiekolwiek najnowocześniejsze urządzenia w domu, dom inteligentny i tak dalej, to pamiętajcie, że to się psuje, że będziecie na to pracować całe życie. Jeżeli nie wy, to wasze dzieci, czy też wnuki. Takie sprzęty się niszczą. I wszystko byłoby bardzo pięknie, tak jak mówię, gdyby to było zrobione w sposób, który nie wymaga potem działań z naszej strony naprawczych. Prawda, że się to zepsuło, to trzeba naprawić, tam czas trzeba wymienić i tak dalej. Pamiętajcie, że do tego wszystkiego, do tych całych kosztów musicie doliczyć koszty napraw i remontów. I moim zdaniem taka pompa ciepła się nie zwróci nigdy. Absolutnie nigdy, ponieważ najważniejszą rzeczą właśnie, o której tutaj mówię, ta pompa nie będzie działała 20 lat, żeby chociaż żebyście wyszli na zero, już nie mówię o zarabianiu, żebyście wyszli na zero po 20 latach. Nie da się. Ta pompa działać tyle nie będzie. Także, no niestety, prawda jest tutaj okrutna, ale musicie wziąć pod uwagę właśnie takie rzeczy jak awarie, i wszelkiego rodzaju uszkodzenia tych sprzętów, bo to są nietrwałe, to wszystko się robi dzisiaj na sztukę. O, tu jakiś wypadek widzę, kogoś tutaj. Kogoś tutaj obróciło. Dobra, i jedziemy. Jeszcze krótki taki temat postojowy. No dobrze, to jeśli chodzi o pompę ciepła. Ja się zorientuję, słuchajcie, w temacie jeszcze innych tego rodzaju urządzeń, jak one wyglądają, ale pamiętajcie, jeżeli przeliczacie koszty i jesteście zainteresowani najnowszymi sprzętami domowymi, które mają ułatwić Wam życie, to zwróćcie uwagę nie tylko na koszt zakupu, nie tylko na koszt montażu, nie tylko na to, że po 5, 10 czy 20 latach sprzęt się zwróci, ale zwróćcie przede wszystkim uwagę na żywotność tego sprzętu. Czy on wytrzyma ten okres czasu, w którym on ma się Wam zwrócić. Jeżeli robicie takie inwestycje, dobrze to przeliczcie, bo jeżeli to ma się Wam zwrócić tylko po 20 latach i nic z tego więcej ma nie wynikać, no to moim zdaniem nie ma sensu tego kupować w ogóle. Chodzi ogólnie o to, że trzeba zmusić producenta do tego, że jeżeli mamy coś od niego kupić i to ma nam służyć i to ma być dobre, to musi dać przynajmniej 50% tego czasu, w którym my na tym zarobimy. To nie on ma na tym zarabiać. On ma zarabiać oczywiście tak samo, ale my również. To nie może działać biznes w jedną stronę, że on nam sprzedał, my jesteśmy zadowoleni, bo wydaliśmy nie wiadomo na co 20 czy 50 tysięcy i hurra, teraz nie będziemy płacić za ciepłą wodę. Będziemy płacić. Będziemy płacić i teraz chodzi o to, żeby producenta zmusić do tego, jeżeli on nam obiecuje, że ten oto sprzęt kupiony za grubą kasę zwróci nam się w ciągu 10 lat, to producent musi nam zapewnić bezpłatny serwis i gwarancję na lat 15. Tak, dokładnie tak ma to wyglądać. On ma wiedzieć, że on to robi, żeby zarobić pieniądze na sprzęcie, ale my mamy zarobić na tym, żebyśmy nie inwestowali w to i nie mamy wyjść na zero. Ktoś, kto wychodzi na zero, to nie osiąga żadnego biznesu, jest to po prostu strata. Mamy na tym zarobić, a taki zarobek jest wtedy, kiedy przynajmniej połowę tego czasu zarabiamy na tym, bo wtedy jest, ma to sens. Inaczej to Wam naprawdę odradzam, nie proponuję tego i zastanówcie się. Liczcie koszty, nie dajcie się nabierać na obietnicę, nie wiadomo od czego, bez pokrycia, że tam oto będzie po 20 latach. Nie wierzcie w to. Żaden sprzęt dzisiejszy nie wytrzyma 20 lat. Dlaczego ja jeżdżę samochodem, który ma lat 21? Bo dojadę nim wszędzie i zewsząd wrócę.
to, co Wam mówiłem już w innych filmikach. Dzisiaj produkuje się rzeczy na sztukę. Góra 5 lat. I to się będzie psuło. Więc wymagajmy dobrej produkcji, dobrych sprzętów. Wtedy zaczniemy zarabiać, a nie tylko firmy. To tyle, jeśli chodzi o pompy ciepła. Myślę, że zrobię jeszcze parę materiałów o różnych innych takich rzeczach. A w kolejnym filmie na pewno odniosę się jeszcze do protestów rolniczych, gdzie całym sercem jestem z Wami, rolnicy. Nie możemy się absolutnie poddać. Mało tego, nie możemy ustąpić ani na krok. Ani na krok ustąpić z tego, co nam zafundowała władza. Musimy zdecydowanie przeciwstawić się tego rodzaju pomysłom, ponieważ co się stało w tej chwili z tą partią rządzącą, nie mam pojęcia, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo niepokojące zjawisko, że oto odważyli się podjąć tak drastyczne kroki, uderzając bezpośrednio w rolników, w hodowców, ludzi, którzy zainwestowali potężne pieniądze w hodowlę, w biznesy, w firmy rolnicze, i nagle tu się coś dzieje przeciwko rolnikom. Ja już nie mówię o sytuacji takiej, w której jeżeli ktoś zainwestował ciężkie pieniądze, kredyty pobrał, często na milionowe kwoty, żeby zainwestować w hodowlę zwierząt futerkowych, czy też w hodowlę specjalnie mając na uwadze ubój rytualny, to nagle się go zostawia na lodzie i radź sobie, chłopie, sam masz czas na to rok, żeby się przekwalifikować. Nie da się. Jeżeli takie coś miałoby powstać, to owszem, ale państwo spłaca cały kredyt w 100% ze wszystkim, żeby rolnik to, co mu zostało, nie wiem, norki, klatki, krowy, obory, mógł to, ewentualnie miał czas na sprzedaż, na ubój i pieniądze, które z tego tytułu pozyska, na zainwestowanie w nowe przedsięwzięcie. Ale to w kolejnym filmie. Tymczasem trzymajcie się i tak jak powiedziałem, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!